czyli radość. Jesteście w swojej świetlicy, która staje się w tym sensie waszą własnością. Ta świetlica potrzebna jest do rozwoju człowieka. Człowiek bowiem z natury jest istotą społeczną, otwartą na duchowe bogactwo innych osób. Ta świetlica umożliwi wytworzenie pewnych więzi społecznych, przez które będziemy wchodzić we wspólnotę narodu, Kościoła. Pan Jezus polecił swoim uczniom, aby szli do ludzi z Jego błogosławieństwem i pozdrowieniem na pokój temu domowi. Starania, aby ona powstała. No dzisiaj możemy się cieszyć już tym obiektem. Mam nadzieję, że będzie służył dobrze mieszkańcom miejscowości, że ta świetlica nie będzie pusta, że będzie tym pluła życiem. Pokażcie, że was na to stać. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Chciałbym poprosić tutaj panią Sołtys do siebie. Pana Marka Leśnickiego, dyrektora Centrum Kultury i Sportu. Ponieważ on jako dyrektor instytucji będzie oddał ten mikrofon, będzie zarządzał tym obiektem. Pani Sołtys na co dzień tutaj będzie życiem wiejskim, że tak powiem, dowodziła. Także przekazuję na ręce pani Sołtys. Gratuluję serdecznie. Bardzo proszę klucz panu dyrektorowi.